Cześć, mam na imię Ania i na co dzień w odrabiamy.pl pomagam Wam zrozumieć świat przedsiębiorczości. Ze względu na właśnie rozpoczęte wakacje chciałbym Was zaprosić do obejrzenia filmu, w którym opowiem, jak w bezpieczny sposób wypoczywać nad wodą. Dziś omówimy kilka ważnych zasad, których należy przestrzegać, niezależnie czy jest to nadmorska plaża, jezioro czy też zalew. Podczas wypoczynku nad wodą warto szukać miejsc strzeżonych i oznakowanych. Ratownicy są tam, aby zadbać o nasze bezpieczeństwo i pomóc w sytuacjach awaryjnych. Na plaży zobaczycie różnego rodzaju oznaczenia, takie jak flagi czy tablice informacyjne. Oznaczenia te dla nas są bardzo ważne, dlatego warto z nimi się zapoznać. Na każdym kąpielisku zobaczycie dwa rodzaje flagi. Flaga biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli na danym kąpielisku. Brak jakiejkolwiek flagi oznacza, że kąpielisko jest zamknięte i niestrzeżone. Woda jest piękna, ale również niebezpieczna. Podczas pływania należy być świadomym pewnych zagrożeń. Niebezpieczne prądy, głębokie miejsca czy też niespodziewane zmiany pogody stanowią dla nas ryzyko. Przed wejściem do wody zawsze sprawdzajcie jej głębokość oraz zasięg prądów. Jeśli nie jesteście pewni, zapytajcie ratownika lub osoby odpowiedzialnej za dane kąpielisko. Jeśli planujecie kąpiel w wodzie, pamiętajcie o kilku ważnych zasadach. Zanurzajcie się do wody stopniowo, aby oswoić się z temperaturą wody i nie doznać szoku termicznego. Unikajcie skoków do wody z nieznanych miejsc, tym bardziej ze skał. I oczywiście, jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności pływackich, korzystajcie z odpowiednich pomocy ratunkowych, takie jak koła, deski, kamizelki czy też makarony. W upalne dni pamiętajcie również o nawodnieniu organizmu. Pijcie odpowiednią ilość wody, szczególnie wody niegazowanej, aby się nie odwodnić. Ponadto unikajcie nadmiernej ekspozycji na słońce, korzystajcie z kremów z filtrem i noście odpowiednią odzież, aby chronić skórę przed poparzeniami. Podczas korzystania z plaży pamiętajcie o bezpieczeństwie własnym, bezpieczeństwie waszych rzeczy. Portfel, telefony komórkowe czy inne cenne rzeczy spakujcie na dnie torby czy też plecaka. Ważne jest, abyśmy dbali o siebie nawzajem. Jeśli zauważycie, że ktoś ma trudności w wodzie, nie wahajcie się i udzielcie pomocy. Wspólna odpowiedzialność to klucz do bezpiecznego korzystania z kąpielisk. Pamiętajcie, tonie się w ciszy, dlatego każda niepokojąca sytuacja powinna zwrócić na Was uwagę. Wakacje nad wodą to również szansa na spotkanie z piękną przyrodą. Pamiętajcie, że jesteśmy odpowiedzialni za jej ochronę. Nie pozostawiajcie śmieci na plaży i dbajcie o czystość wokół siebie. To nasze wspólne środowisko, dlatego dbajmy o nie i szanujmy. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną i wysłuchaliście zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Bawcie się dobrze, relaksujcie i pamiętajcie o własnym i innych bezpieczeństwie oraz o trosce o nasze środowisko. Do zobaczenia!